4 września nasza piłkarska reprezentacja rozegra pierwsze eliminacyjne spotkanie do Mistrzostw Europy. Podopieczni Henryka Postela pokonali dziś w kontrolnym meczu drugoligowy zespół FC Piasteczko 2-1. Bramki strzelili Tomasz Wałtow i Wojciech Kowalczyk. Przed wyjazdem do Izraela drużyna trenować będzie na zgrupowaniu w Kastańczyku. Jestem przekonany, że w meczu w Izraelu zawodnicy potraktują to bardzo serio i będzie to mecz o wszystko, naprawdę o wszystko. I nie będzie tam zawodnika, który będzie się oszczędzał, który nie będzie walczył, który nie będzie chciał. Jestem przekonany, że wszyscy będą walczyli za siebie i za kolegę jeszcze.